Dobry wieczór Państwu. Dziś w Warszawie odbyła się odprawa kierowniczej kadry Sił Zbrojnych Polski i Rzeczypospolitej Ludowej. Uczestniczył w niej pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, prezes Rady Ministrów, zwierzchnik Sił Zbrojnych Polski i Rzeczypospolitej Ludowej, generał armii Wojciech Jaruzelski. W toku odprawy dokonano podsumowania realizacji zadań szkoleniowo-wychowawczych w 1984 roku. Sprecyzowano w tym względzie kierunki działania Sił Zbrojnych na rok 1985 oraz zadania wynikające z uchwały 17 Plenum Komitetu Centralnego PZPR. Zwrócono uwagę na niebezpiecznie wzrastające zagrożenie pokoju ze strony sił imperialistycznych, godzące również w bezpieczeństwo naszego kraju. Wskazano na konieczność dalszego umacniania w ścisłym współdziałaniu z armiami Układu Warszawskiego zdolności obronnej socjalistycznej wspólnoty i zagwarantowania pokojowego bytu naszego narodu i socjalistycznego państwa. Zwierzchnik Sił Zbrojnych generał armii Wojciech Jaruzelski wyraził podziękowanie za ofiarną i efektywną działalność szkoleniową i wychowawczą oraz za wzorową służbę i pracę dla dobra Polski Ludowej. Przekazał również uczestnikom spotkania serdeczne życzenia dalszych osiągnięć w realizacji odpowiedzialnych zadań w spełnieniu żołnierskich i obywatelskich powinności. W Moskwie zakończyło się trzecie posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Przygotowawczego 12. Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Uczestników przyjął Konstantin Czernienko. Delegacji polskiej przewodniczył Jerzy Szmajdziński. Na jakim etapie są w tej chwili przygotowania do festiwalu? Przygotowania do festiwalu wkroczyły w decydujący ostatni okres. Ustalono, że 12. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów odbędzie się w dniach 27 lipca, 3 sierpnia w Moskwie, że uczestniczyć w nim będzie blisko 100 delegacji państwowych, narodowych komitetów festiwalowych. Ustalono zakres tematyczny, który w głównej mierze dotyczyć będzie dyskusji różnych form manifestacji na temat walki z imperializmem, walki o pokój, o rozbrojenie. Ustalono również skład 34-osobowego komitetu, stałego komitetu przygotowującego już wszystkie szczegóły związane z festiwalem. W składzie tym znalazł się również Polski Komitet Festiwalowy. A teraz o sprawie, która zbulwersowała mieszkańców Wybrzeża. Gdańsk, Zaspa, ulica 30-lecia PRL. Przed kilkunastu dniami biegł tędy w sportowym stroju 36-letni Jerzy S. Z zawodu marynarz. Podczas pobytu na lądzie często uprawiał bieg po zdrowie. Krytycznego dnia o zmierzchu w tym miejscu niespodziewanie i bez żadnego powodu został zaatakowany przez 10-osobową grupę uczniów szkół zawodowych. Jeden z młodzieńców popisuje się umiejętnościami wyniesionymi z nauki karate. Celne uderzenia nogą miażdżą twarz napadniętego. Następuje krwotok wewnętrzny i zgon na miejscu. Umierającemu któryś z cynicznych sprawców zdążył jeszcze zerwać z ręki zegarek marki Casio. Pozostawiwszy ciało ofiary, cała dziesiątka spokojnie wraca do swych mieszkań. W wyniku energicznie podjętych działań ustalono, sprawdzono właściwie najpierw 120 młodych chłopców i spośród nich ustalono 10-osobową grupę, która brała bezpośredni udział w tym zdarzeniu. W grupie tej było dwóch młodych chłopców w wieku 16 i 17 lat z Kościerzyny, z tym, że jeden uczy się w Gdańsku i mieszka w internacie w Gdańsku, natomiast drugi przyjechał do niego z wizytą. Ja w ogóle się zabójstwa to się zawsze brzydziłem i teraz nie mogę tego uprzytomnić, jak to mogło dojść do tego. A pobić człowieka to było dobre? Tylko pobić? Ja tego mężczyzny mocno nie biłem. Starałem się, słabo po prostu go uderzałem. A po co go biłeś? Po prostu nie chciałem się okazać mięczakiem przed kolegami. Rządziłem krzywdę. A przedtem brałeś udział w bójkach? Nie. Czasami? Jeżeli biłem się z kimś, to najwyżej pojedynczo, z kimś przeważnie. Ale nie w takich. To była moja pierwsza bójka i ostatnia. I to już wszystkie informacje dziennika. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia.